dzisiaj mamy taką śmieszną klawiaturkę, starą, z bardzo dziwnym złączem. To jest złącze DIN. Ma 5 pinów. No i to nawet nie jest PS2, więc jak takie coś podłączyć do na przykład laptopa, jeśli chcemy trochę się poczuć retro. No to jest w ogóle jakaś klawiatura Siemensa z 89 roku. Ja ją sobie już oczywiście, jak lubię, otworzyłem. Całą ją sobie odświeżyłem. Na tyle, ile się dało, bo po otworzeniu tego oczywiście okazało się, że ta klawiatura jest jakby totalnie przyklejona, no bo klejona, więc tam nie ma śrubek i nie chciałem jej niszczyć, bo ona działa. Więc ją tylko tak trochę z wierzchu przeczyściłem, powyciągałem te klawisze, przedmuchałem. No i w tym momencie można ją już sobie spokojnie podłączyć. Ja lubię te stare klawiatury, no nie wiem, może na te kable. Takie ten nostalgiczne trochę. Więc co ciekawe, ja byłem trochę zdziwiony, bo ta klawiatura to nie jest klawiatura mechaniczna. To jest zwykły gumiak. I w 89 roku już gumiaki robili. Już się popsuło jakoś, już kleili, już to było takie ten, trochę byle jakie. Natomiast sama klawiatura jest, nie wiem, no klasyczny design, jak to mówią. Podłączenie czegoś takiego jest bardzo proste. Wystarczy w zasadzie jedna rzecz, taka przejścióweczka. Taką przejścióweczkę musimy to ustawić i w tym momencie mamy już złącze PS2. Jeżeli, tak jak w tym przypadku tutaj, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami stacji dokującej ze złączem PS2, no to nic prostszego, wystarczy ją tam zwyczajnie wpiąć. Ale może się okazać, że nie mamy takiego dobrodziejstwa, wtedy zwyczajnie mamy podwójną przejściówkę, to jest akurat jeszcze na myszkę i na klawiaturę. O, i mamy takie dziwactwo. Jeszcze możemy sobie myszkę na PS2 do tego włączyć. Starą kulkową myszkę też, żeby się trochę pobawić. Ona ma pewną przewagę nad, niewielką, ale ma pewną przewagę nad myszkami tymi optycznymi. Znaczy działa praktycznie na każdej powierzchni, nawet na śliskiej, na której te optyczne nie działają. No tylko, że trzeba oczywiście to otwierać i czyścić. Więc podłączamy nasze przejściówki do portu USB, odpalamy kompa. I co? I nic! To nie działa. Nie działa, bo coś jest, ja czytałem, związanego z mocą, z zasilaniem. Nie wiem, za mało albo za dużo, jeśli mamy podwójną przejściówkę, to nie pójdzie. Niestety musimy być szczęśliwymi posiadaczami stacji dokującej. Wtedy taki gumiak z 89 będzie nam pisał. Także ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, dlatego myślałem, że może woda się dostała, czy jakiś paproch, czy coś tam, ale nie, to problem się powtarzał. Klawiatura przy podłączeniu na podwójnej przejściówce powtarzała znak w kółko. Także no niepotrzebnie sobie narobiłem roboty. A w tym momencie możemy ją normalnie używać. Ale może dobrze się stało, bo tak sobie siedziałem i był problem z tymi, prawda, klawiszami tutaj. Głównie z backspace'em i enterem i zacinały się, wpadało to, bo to taki, wiadomo, konstrukcja taka tania była. I trzeba było zwyczajnie te gniazda przepolerować, to dodatkowe gniazda. W tym momencie no to już działa, praktycznie za każdym razem. Nic się nie dzieje. No, wszystkie te podwójne klawisze. Tak jest. I możemy się w tym momencie cieszyć naszym gumiakiem podłączonym do laptopa klimatycznym. Te nadruki wydają się być zwyczajnie napylone, więc podejrzewam, że po pewnym czasie się zedrą. No to dźwięk tych klawiszy, czy też, nie wiem, klik. No jest. No nie, no nie jest to słyszalne, chyba że zaczniemy walić, wtedy ten plastik się odzywa. Ale ogólnie ona dobrze rejestruje, te gumki silikonowe są dobrej jakości. Nie jest to mechanik, ale jest to, powiedzmy, jakiś tam... Możemy to przynajmniej zastosować do tych starych IBM-ów, jeśli mamy tego typu sprzęt na chacie jeszcze.